Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, odwiedził szkołę rolniczą w Marianowie. Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie w ciągu kilku ostatnich lat został gruntownie zmodernizowany i wyposażony, powiedział witając gości dyrektor Sławomir Łomotowski. W naszej szkole dominują kierunki czysto rolnicze, technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Zdawalność egzaminów zawodowych jest na bardzo wysokim poziomie. W tym roku pojawia się nadzieja uruchomienia po raz pierwszy od kilkunastu lat szkoły branżowej pierwszego stopnia mechanik, operator maszyn i urządzeń rolniczych. Coraz częściej do szkoły przychodzą uczniowie, którzy nie mają gospodarstw rolnych, a widzą swoją przyszłość właśnie w rolnictwie i branży okołorolniczej. Mocno poszliśmy w projekty unijne, które umożliwiły nam pozyskanie znacznych środków na zakup nowoczesnych pomocy, oprogramowania, maszyn i urządzeń rolniczych za kwotę 4,5 miliona złotych. Uczniowie mają dostęp do najnowszych rozwiązań stosowanych w rolnictwie. Dzięki akceptacji i wsparciu pana ministra, gdyż do każdego projektu potrzebny jest wkład własny, szkoła realizuje projekty o łącznej wartości około 40 milionów złotych. Troska o środowisko i ekologię zmobilizowała mnie do działania i w efekcie uzyskania wsparcia na realizację projektu głęboka termodynamizacja budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie. Realizacja tej inwestycji sprawi, że będzie to jedna z najnowocześniejszych szkół w kraju, a na pewno w województwie. Ministerstwo Rolnictwa jest jednostką prowadzącą sieć szkół rolniczych, do których należy także Zespół Szkół w Marianowie. Szkół w Polsce rolniczych jest około 200. Prezentują różny poziom. Organami prowadzącymi są w zdecydowanej większości powiaty. Jest oczywiście konieczne przeanalizowanie w każdym miejscu w Polsce, ilu adeptów sztuki rolniczej jest potrzebnych, w jakich kierunkach kształcić, czy to są kierunki atrakcyjne, czy są chętni. Natomiast obowiązkiem państwa jest trzymanie tego podstawowego zasobu kształcącego w przecież niełatwym zawodzie rolnika. Jestem przekonany, że musimy wspólnie zadbać o wysoki poziom kształcenia rolników. Ta szkoła taki poziom prezentuje, dlatego warto ją również doinwestować, również w zakresie tych potrzeb inwestycyjnych, o których pan dyrektor mówił. Zawód rolnika staje się jednym z trudniejszych zawodów. Jest zawodem zarówno obarczony dużym ryzykiem przyrodniczym, na który wielkiego wpływu nie mamy, chociaż część umiejętności rolnika może w sposób znaczący ograniczyć skutki suszy na przykład. Umiejętności techniczne, technologiczne, wiedza o glebie, zdewastowana gleba o słabym kompleksie sorpcyjnym, o małej ilości próchnicy, o nieodpowiednio zasilana substancją organiczną, w niewłaściwym odczynie, nie da dobrych plonów rolniczych. Wszystko zaczyna się od pola. I w przenośni dosłownie. Dlatego umiejętność nauczenia, szczególnie że Komisja Europejska, władze Unii, główny nacisk w najbliższych 7 latach położą właśnie na tę stronę rolnictwa bardziej przyjaznego środowisku, rolnictwa zrównoważonego, rolnictwa nastawionego na współpracę z przyrodą, a nie niszczenie przyrody. Warto tych młodych ludzi, tych, którzy za chwilę przejmą po nas i kierowanie rolnictwem i pracy w gospodarstwach, warto tego uczyć. Bardzo proszę, byście również w tym kierunku starali się przekazywać wiedzę. Podstawą nowoczesnego uczenia jest nauczenie, jak się uczyć. Jak korzystać z rozległych baz danych. W jaki sposób rozumieć zmiany, które zachodzą i będą zachodziły z dużą szybkością w kolejnych latach. Umiejętność uczenia się permanentnego, ustawicznego jest cechą ważniejszą niż zdobycie konkretnej wiedzy merytorycznej. Edukacja rolnicza to jedna z podstaw osiągania wysokich plonów i niezależności żywieniowej kraju. W podziale pracy na świecie ci, którzy będą mieli istotny udział w nowoczesnym rolnictwie, którzy będą za gwarantami bezpieczeństwa żywnościowego dla swojego kraju, dla swojego społeczeństwa, swoich konsumentów, ale również dla żywienia ludzkości, ci będą
najbardziej preferowani. Polskie rolnictwo ma ogromne szanse. Zabiegamy skutecznie o wyrównanie dopłat, o duży budżet rolny. To, co w tej chwili jest w dyskusji na poziomie europejskim, co zawdzięczamy w dużej mierze determinacji polskiego rządu i prezydentowi Andrzejowi Dudzie, to są rozwiązania, które dają już właściwie pewność, że polskie rolnictwo będzie mogło się spokojnie rozwijać. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie systematycznie rozwija i wzbogaca bazę dydaktyczną. Napisaliśmy kilka projektów, które uzyskały pozytywną akceptację i owocem tychże prac chociażby są tutaj te sprzęty, które Państwo z tyłu widzicie. Są to ciągniki zakupione w tamtym roku do nauki jazdy, ciągnik klas, który jest wyposażony w pełną automatyczną skrzynię biegów, jak również w pełną nawigację z funkcjami ISOBAS-u do podłączenia innych maszyn towarzyszących. Fajnie, że możemy to jak gdyby łączyć. Oni mogą to porównywać z tym, co mamy w szkole, ze swoim sprzętem. Oceniać i dokupywać następne urządzenia według tego, co tutaj sprawdzą i zobaczą, co doświadczą. Nie? Ponadto udało nam się również doposażyć nasze warsztaty w świetny sprzęt do obróbki mechanicznej. Także mamy nowoczesne obrabiarki, tokarki, szlifierki, frezarki. Nawet mamy świetną obrabiarkę CNC, na której właśnie chcę młodzież uczyć, żeby zdobywała uprawnienia operatorów obrabiarek CNC. Stolarnie mamy. Także szeroka paleta tego wszystkiego, co może się przydać nie tylko w rolnictwie, ale też w innych zawodach. Także nasza szkoła jest otwarta naprawdę na różnego rodzaju inne zawody, inne umiejętności, niekoniecznie które tylko jak gdyby przywiązuje młodzież do zawodu rolnika. Nie, to jest nieprawda. Właśnie otwieramy się na to, żeby przychodziła do nas młodzież z miast, z miejscowości większych, mniejszych, gdzie niekoniecznie mają gospodarstwa rolne, ale widzą swoją przyszłość właśnie w pewnych umiejętnościach, które będą mogli zdobyć tutaj. Bo tutaj nauczą się spawać, nauczą się toczyć, frezować, szlifować, nauczą się jeździć ciągnikiem, samochodem. Do szkoły zakupię koparkę, ładowarkę, wózek widłowy, gdzie młodzież będzie mogła zdobyć uprawnienia na te pojazdy w ramach projektu. Też zdobyć uprawnienia spawaczy TIG, operatorów drona, operatorów obrabiarki CNC, jak już wcześniej wspomniałem. Także świetne szkolenia, które są potrzebne na rynku pracy. Kolejny etap to ekomodernizacja. Po jej wprowadzeniu szkolne obiekty będą przyjazne dla środowiska naturalnego. Palimy węglem. Spalamy rocznie około 400-500 ton węgla. Jest to bardzo dużo. Powiedziałem, że muszę coś z tym zrobić. Jednak szkoła leży na pograniczu Natury 2000, w fajnym, pięknym miejscu, a widać komin, nie? Jak tu przychodzi jesień, jak go odpalimy, no to niestety nie jest to ekologia, nie jest to, o czym teraz mówi rząd, że chciałby wprowadzać różnego rodzaju proekologiczne rozwiązania. I poszedłem naprzeciw, praktycznie po kilku miesiącach miałem już gotowy audyt energetyczny, po około 6-7 miesiącach miałem projekt, więc to taki bardzo mocny projekt, bardzo mocno się zaangażowałem, praktycznie całościowy i kompleksowy, stąd nazwa głęboka termomodernizacja, będzie robione praktycznie wszystko, to będą praktycznie budynki zostaną ściany, a w środku wszystko będzie nowe, nowoczesne, nowe rozwiązania ogrzewania, czyli pompy ciepła, OZE wprowadzone, wymiana okien, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie elewacji stropodachów, wymiana instalacji elektrycznej na LED-ową, więc generalnie wszyściutko będzie to zmienione. W spotkaniu uczestniczył Dariusz Piątkowski, minister edukacji, który podkreślił znaczenie kształcenia humanistycznego w wychowaniu absolwentów szkół średnich.